I Syna, i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Drodzy bracia i siostry, witam was na naszym kolejnym rozważaniu rekolekcji wielkopostnych. W sposób szczególny ten czas rekolekcyjny sprzyja przemianie naszego serca, też dajmy tę możliwość, by Duch Święty mógł działać w naszych sercach. Otwierajmy nasze umysły, serca, aby te dni były szczególne, takie błogosławione, byśmy mogli jak najlepiej przygotować się do świąt Wielkiej Nocy. Przepraszajmy Pana Boga za nasze grzechy i zaniedbania, abyśmy mogli godnie i z czystym sercem przystąpić do sprawowania tych świętych misteriów. Tę mszę świętą sprawujemy, pierwsza intencja za zmarłą Helenę i Alfreda Żukiewicz, druga za zmarłych Ryszarda i Wandę Wieczorkowskich i za zmarłą Mariannę Nowacką. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. I niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Miłosierny Boże, nieustannie oczyszczaj i umacniaj swój Kościół, a ponieważ nie może on istnieć bez Ciebie, niech kieruje nim Twoja łaska. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z drugiej Księgi Królewskiej. Naaman, wódz wojska króla Aramu, miał wielkie znaczenie u swego pana i doznawał względów, ponieważ przez niego pan spowodował ocalenie Aramejczyków. Lecz ten człowiek, dzielny wojownik, był trędowaty. Aramejczycy podczas napadu upieskiego uprowadzili z ziemi Izraela młodą dziewczynę, którą przeznaczono do usług żonie Naamana. Ona rzekła do swojej pani: o, gdyby pan mój udał się do proroka, który jest w Samarii, ten by go wówczas uwolnił od trądu. Naaman więc poszedł oznajmić to swojemu panu.
powtarzając słowa dziewczyny, która pochodziła z kraju Izraela. A król Aramu odpowiedział: ruszaj w drogę, a ja poślę list do króla izraelskiego. Wyruszył więc, zabierając z sobą 10 talentów srebra, 6000 syklów złota i 10 ubrań na zmianę. I przedłożył królowi izraelskiemu list następującej treści. Z chwilą, gdy dojdzie do ciebie ten list, wiedz, iż posyłam do ciebie Naamana, sługę mego, abyś go uwolnił od trądu. Kiedy przeczytano list królowi izraelskiemu, rozdarł swoje szaty i powiedział: czy ja jestem Bogiem, żebym mógł uśmiercać i ożywiać? Bo ten poleca mi uwolnić człowieka od trądu. Tylko dobrze zastanówcie się i rozważcie, czy on nie szuka zaczepki ze mną. Lecz kiedy Elizeusz, mąż Boży, dowiedział się, iż król izraelski rozdarł swe szaty, polecił powiedzieć królowi: czemu rozdarłeś szaty? Niech on przyjdzie do mnie, a dowie się, że jest prorok w Izraelu. Wtedy Naaman przyjechał swymi końmi i swoim powozem i stanął przed drzwiami domu Elizeusza. Elizeusz zaś kazał mu przez posłańca powiedzieć: idź, obmyj się 7 razy w Jordanie, a ciało twoje będzie takie jak poprzednio i staniesz się czysty. Rozgniewał się Naaman i odszedł ze słowami: przecież myślałem sobie, na pewno wyjdzie, stanie, następnie wezwie imienia Pana, Boga swego, poruszy ręką nad miejscem chorym i odejmie trąd. Czyż Abana i Parpar, rzeki Damaszku, nie są lepsze od wszystkich wód Izraela? Czyż nie mogłem się w nich wykąpać i być oczyszczonym? Pełen gniewu zawrócił, by odejść. Lecz słudzy jego przybliżyli się i przemówili do niego tymi słowami: mój ojcze, gdyby prorok kazał ci spełnić coś trudnego, czy byś nie wykonał? O ileż więc bardziej, jeśli ci powiedział: obmyj się, a będziesz czysty. Odszedł więc Naaman i zanurzył się 7 razy w Jordanie, według słowa męża Bożego, a ciało jego na powrót stało się jak ciało małego chłopca i został oczyszczony. Wtedy wrócił do męża Bożego z całym orszakiem, wszedł i stanął przed nim, mówiąc: oto przekonałem się, że na całej ziemi nie ma Boga poza Izraelem. Oto słowo Boże. Bogu niech będą. Boże mój, pragnę ujrzeć Twe oblicze. Boże mój, pragnę ujrzeć Twe oblicze. Jak łania pragnie wody ze strumieni, tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże. Dusza moja Boga pragnie, Boga żywego. Kiedyż więc przyjdę i ujrzę oblicze Boże? Boże mój, pragnę. Ześlij światłości i wierność swoją, niech one mnie wiodą, niech mnie zaprowadzą na Twe górę świętą i do Twoich przybytków. Boże mój, Boże, przyjdź Twe oblicze. I przystąpię do ołtarza Bożego, do Boga, który jest moim weselem i radością. I będę Cię chwalił przy dźwiękach lutni. Boże mój, Boże, Boże mój, prawda.
Pana, bowiem jest łaska i obfite odkupienie. Chwała Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Pewnego dnia, gdy Jezus wszedł do łodzi, poszli za nim jego uczniowie. Nagle zerwała się gwałtowna burza na jeziorze, tak że fale zalewały łódź. On zaś spał. Wtedy przystąpili do niego i obudzili go, mówiąc: Panie, ratuj, giniemy. A on im rzekł: Czemu bojaźliwi jesteście, małej wiary? Potem wstał, rozkazał wichrom i jeziorom i nastała głęboka cisza. A ludzie pytali ze zdumieniem: kimże on jest, że nawet wichry i jezioro są jemu posłuszne? Oto słowo Pańskie. Moi drodzy, ten drugi dzień zamyśleń rekolekcyjnych. W tej tematyce światła i ciemności niech wybrzmi do nas pewnym obrazem, obrazem owej burzy na jeziorze. W roku 1633 spod pędzla Rembrandta wyszedł jego jedyny obraz marynistyczny, właśnie przedstawiający tę scenę ewangeliczną burzy na Jeziorze Galilejskim. Co ciekawe, ten mistrz światłocienia, przedstawiając apostołów tej łodzi wraz z Jezusem, namalował tam 13 osób. Nie, przepraszam, 14 osób. Jezusa, 12 apostołów i kogoś jeszcze. Piątka z tych bohaterów tegoż obrazu mocuje się z żaglami, z linami. Pozostali skupieni na rufie łodzi, wpatrują się albo są blisko Jezusa. Zapraszam, aby może w domu zajrzeć do internetu, aby zobaczyć chociażby ten obraz. I niechże on, jak również to dzisiejsze przede wszystkim Słowo Boże, nam towarzyszy w tych rozmyślaniach. A chciałbym dzisiaj i jutro tak szczególniej dotknąć tego, co jest tymi naszymi nocami, naszą ciemnością i naszym bólem. Oto słyszymy w tej dzisiejszej Ewangelii, że pewnego dnia Jezus zaprasza swoich uczniów, aby popłynęli na drugi brzeg. Z jednej strony wydaje się to czymś oczywistym. Dla sporej części z nich nieraz pewnie wędrowali poprzez toni Jeziora Galilejskiego z jednego na drugi brzeg. Przecież część z nich była rybakami, więc także i te akweny nie były im zupełnie obce. A jednak można w tym obrazie widzieć pewną symbolikę, która dotyka też także życia każdego z nas. Jesteśmy na stałym lądzie, w miejscu, kiedy, gdzie i kiedy wszystko jest jakoś przez nas opanowane. Kiedy czujemy grunt pod nogami. W naszym życiu codziennym pewnie chcemy takiej stabilizacji. I oto Jezus zaprasza uczniów, zaprasza nas, abyśmy wyszli w nieznane.
abyśmy po wodach naszej codzienności przepłynęli na drugi brzeg. I też tak różnie tak bywa w tym naszym życiu, że chcielibyśmy wiedzieć, co na tym drugim brzegu jest. Mamy swoje plany, oczekiwania. Chcielibyśmy, żeby ta zapowiedź, propozycja była jakoś ugruntowana. Gdy wybieramy się chociażby w jakąś podróż, na przykład wakacyjną, w dalekie strony, wertujemy przewodniki, patrzymy na reklamy, biur podróży, może oglądamy nawet filmy albo polegamy na świadectwie naszych bliskich czy przyjaciół, którzy już zwiedzali nieznane dla nas miejsca świata. Chcemy coś wiedzieć o tym miejscu na drugiej stronie przysłowiowego brzegu. Jesteśmy do tego zaproszeni, aby wyjść z tego, co znane, ku temu, co nieznane. Ale jako ludzie lubimy różne zabezpieczenia. Jezus zaprasza uczniów. Wejdźmy do łodzi, przeprawmy się na drugi brzeg. Oni zaufali Jezusowemu Słowu. I my często też potrafimy iść za tą Bożą intuicją i dokonujemy w życiu wyborów, których do końca nie jesteśmy pewni. Próbujemy pójść w nieznane. Wielu spośród was ryzykuje często, zmieniając swoją pracę albo zmieniając miejsce zamieszkania, nie mówiąc już gdy zmieniamy jakoś stan życia. Mamy swoje oczekiwania, ale po latach widać, że często te nasze wstępne projekcje nie zawsze pokrywają się z tym, czego w życiu doświadczamy. Weszli do łodzi i popłynęli. Miało być miło i przyjemnie, może i nawet krótko, jeśli chodzi o jakieś zmęczenie. Ale okazało się, że ta przeprawa na drugi brzeg jest bardzo kosztowna dla nich pod względem przeżyć, emocji, poruszeń serca. I tak bywa dokładnie w naszym życiu, że pośród naszej drogi bywają te burze, te noce, do których nie jesteśmy przygotowani. I pozwólcie, że dzisiaj jakoś skupię się na trzech takich elementach nocy, czy można je nazwać trzema rozczarowaniami, które przeżywali uczniowie i które pewnie po części każdy z nas jakoś przeżywa w życiu. Pierwsze rozczarowanie to rozczarowanie sobą i tymi, którzy mi towarzyszą. Przecież wypływając, część z nich miała właśnie swoje plany, swoje oczekiwania. Mało tego, każdy z nich miał jakąś szczególną predyspozycję życiową, swoje talenty. Nie jeden z nich był rybakiem, można powiedzieć żeglarzem po tych toniach Jeziora Galilejskiego. Ale okazuje się, że to nie wystarczy. To nie wystarczy. Nasze umiejętności są niewystarczające. Czyż nie było w moim czy w waszym życiu takich chwil, kiedy rozczarowywaliśmy się sobą samym? Kiedy w młodości albo mając lat 30, może 40, jeszcze snuliśmy plany życiowe, by potem z biegiem lat okazywało się, że nie jesteśmy w stanie podołać swoim zamierzeniom. Stajemy się bezradni, bezbronni. Czasami wobec choroby, wobec jakiegoś wydarzenia. Po prostu nie posiadamy takich umiejętności. Być może wówczas też szukamy jakoś winnych tego stanu rzeczy. Czasami obwiniamy siebie samych, wyrzucając sobie, że trzeba było może wcześniej pomyśleć o tym, może skończyć jakiś inny kierunek studiów, może pójść do innej pracy, może wejść w inną relację, w inny związek.
Zaczynamy często obwiniać innych, którzy są wokół nas, tak jak pewnie oni na tej łodzi wzajemnie na siebie i wcale nieżyczliwie popatrzyli. Bo gdzie są Twoje umiejętności, Szymonie Piotrze, który byłeś przecież rybakiem? Zaczynamy patrzeć na drugiego z rozczarowaniem. Ale jest i może być inne rozczarowanie. Rozczarowanie wspólnotą, która znalazła się na tej łodzi. A w tym kontekście myślę o rozczarowaniu wspólnotą Kościoła. Wchodzimy na łódź. Często Kościół określa się jako taką łódź piotrową, której Piotr ma przewodniczyć, Piotr, papież. I gdy zdecydowaliśmy się też przez swoje dojrzewanie w wierze, aby razem z Chrystusem jako naszym mistrzem i Panem płynąć po tych wodach życia, to nieraz być może zastanawiamy się, co ja tutaj robię na tej łodzi. Nie jedna siostra, nie jeden brat nasz w wierze też w tych szczególnych też czasach powiedział: nie, to nie jest moje miejsce. Czuję się rozczarowany Kościołem, jego nauczaniem, jakimiś starymi nawykami. Czuję się rozczarowany ludźmi Kościoła i tymi, którzy są jakoś ze mną wokół, ale także i tymi, którzy powinni przewodzić i być wzorem postępowania. Jestem rozczarowany i jakoś wysiadają z tej łodzi, nie chcąc dalej płynąć. Inni patrzą na tę łódź i mówią: stara ona już jest, nie przystająca do dzisiejszych czasów, nie idąca z prądami współczesności. Powinna kierować się zupełnie na inny brzeg, obrać inny kierunek. Nie zgadzam się z tym. Czują rozczarowanie. Jest jeszcze jeden rodzaj rozczarowania nocy, którą owi uczniowie w czasie tej burzy na jeziorze, czy i my, możemy przeżywać. Rozczarowanie Bogiem, rozczarowanie Jezusem. Już nie tylko sobą, nie tylko bliskimi, którzy na tej łodzi są, ale samym Jezusem. Gdzież On jest? Gdzie schowałeś się, Boże, gdy takie nieszczęście dotyka mnie? Gdzie śmierć zagląda mi w oczy, gdy za chwilę te fale zatopią całą tą łódź razem ze mną, z moimi bliskimi, z tymi, których szanuję, lubię, kocham? Gdzie jesteś, Jezu? Ty sobie tak spokojnie śpisz? I można też spojrzeć na, zadać to pytanie, spojrzeć na tę scenę z takiej perspektywy: a gdzie my byliśmy, kiedy wchodziliśmy na tę łódź? Usłyszeliśmy, że Jezus nas zaprasza: tak, przejdź, wejdź do tej łodzi, popłyniemy na drugi brzeg. Ale później byliśmy zajęci tak bardzo sobą, tymi rozmowami między sobą, także i rozmowami może o naszych marzeniach, naszych planach, że już nie rozmawialiśmy wtedy z Jezusem. Poszedł sobie On gdzieś spać, daliśmy Mu święty spokój. Niech sobie śpi. Byłem samowystarczalny. Ale gdy właśnie śmierć zagląda mi do oczu, to wtedy przypominam sobie ta prawda, którą często mówimy w porzekadle: jak trwoga, to do Boga. Jakoś wówczas mocno się odezwała. Moi drodzy, taki banalny przykład. Wielu, nie chcę powiedzieć, że wszyscy może, ale no pewnie wielu spośród nas posługuje się komputerem jako narzędziem naszej pracy czy komunikacji. Jest taka też funkcja w komputerze: uśpienie, hibernacja, kiedy długo jakoś z tego komputera dłuższy czas nie korzystamy. Komputer wchodzi w ten stan hibernacji po jakimś czasie. I trochę tak bywa z tą naszą relacją z Panem Bogiem, z Jezusem.
że dopóki jakoś pracujemy, jesteśmy w relacji z Nim, to jest dla nas ważne i dla Niego też. Ale gdy On niejako zaśnie, gdy my sobie odpuścimy tę relację, to wchodzi w ten stan hibernacji. Rozczarowanie Bogiem, rozczarowanie wspólnotą, rozczarowanie sobą samym. Ale co na to Jezus? Znamy historię, znamy to, co się wydarzyło na tym jeziorze. I słyszymy, że powstaje, ucisza wiatr, fale. Ale pada tam bardzo znamienne słowo. Nastała głęboka cisza. Nie, że od razu wspaniale dopłynęli do drugiego brzegu, ale nastała głęboka cisza. I powiem wam szczerze, że będę niesamowicie radosny i wewnętrznie spokojny, jeśli nasze rekolekcyjne spotkania będą miały chociaż jeden owoc, że przez kilka chwil, przychodząc tutaj do naszej parafialnej świątyni, gdzieś zagościmy, zasmakujemy w tej ciszy naszego spotkania z Bogiem. Kiedy choćby na ułamek sekundy zostawimy te nasze sprawy bieżące i poczujemy, że ja z Nim, z Bogiem przez chwilę jestem po prostu blisko, aby On uciszył moje rozkołatane serce. To będzie jeden z najwspanialszych owoców tych rekolekcji, choćby trwał tylko kilka sekund, kilka minut. Nastała głęboka cisza, słyszymy w Ewangelii, która porządkuje wszystko. Nie tylko to jezioro, ale również te emocje owych uczniów, którzy teraz widzą Jezusa na nowo, którzy teraz czują się bezpiecznie, którzy teraz znów mogą sięgnąć do lin, które naciągają żagiel czy do wioseł, aby dopłynąć do tego obiecanego drugiego brzegu. A Jezus jeszcze im mówi, właściwie stawia takie retoryczne pytanie, gdzie jest wasza wiara, gdzie się ona podziała? I nie chodzi o to, że Jezus robi jakieś wyrzuty tym uczniom, tylko pyta o to, co wydaje się w tej relacji naszej z Panem Bogiem naprawdę najważniejsze, oprócz miłości i nadziei. Pyta, gdzie jest ta wiara. I pozwólcie, że zakończę tę dzisiejszą refleksję wierszem świętej pamięci księdza Jana Twardowskiego. On napisał przed laty taki wiersz właśnie o wierze. Zacytuję go. Jak często trzeba tracić wiarę urzędową, nadętą, zadzierającą nosa do góry, asekurując, głosząc stąd dotąd, żeby odnaleźć tę jedyną, wciąż jak węgiel jeszcze zielony, tę, która jest po prostu spotkaniem po ciemku, kiedy niepewność staje się pewnością, prawdziwą wiarą, bo całkiem nie do wiary. Szukajmy tej prawdziwej wiary, która jest nie do wiary. Zapraszam was na dzień jutrzejszy. Amen.
Do Boga naszego Ojca zanieśmy nasze prośby i błagania. Najpierw módlmy się za cały Kościół Święty, za Jego pasterzy, aby w tym czasie Wielkiego Postu zachęcali, zapraszali do nawracania. Ciebie prosimy. Módlmy się też w intencji naszych rekolekcji za ojca Jarosława. Prośmy dla nas wszystkich o dary Ducha Świętego, o dar mądrości, byśmy mogli dobrze ten czas wykorzystać i tak niejako przerobić właśnie w Duchu Świętym, w tym Jego mądrości, te treści, które są nam przekazywane. Ciebie prosimy. Módlmy się za rodziny z naszej parafii, szczególnie za te, które przeżywają różnego rodzaju kryzysy, zmagania, aby w tym czasie Wielkiego Postu, w czasie odnowy, mogły na nowo odbudować to, co wydaje się po ludzku stracone. Ciebie prosimy. Módlmy się o radość życia wiecznego dla zmarłych Heleny i Alfreda Żukiewicz. Ciebie prosimy. Módlmy się o dar nieba dla zmarłych Ryszarda i Wandy Wieczorokowskich i za Mariannę Nowacką. Ciebie prosimy. I w ciszę naszych serc powierzajmy te intencje, z którymi dzisiaj przyszliśmy na tę Eucharystię. W tych wszystkich intencjach Ciebie prosimy. A prosimy o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Bliskie jest Królestwo Boże, nawracajmy się i wierzmy we Królestwo Boże, nawracajmy się i wierzmy w Ewangelię. Bóg jest światłością i nie ma w Nim żadnej ciemności. Jeżeli chodzimy w światłości, wtedy mamy łączność między sobą. Bliskie jest Królestwo Bracia i siostry, módlmy się wspólnie, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk moich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła. Panie nasz Boże, przemień dar, który Ci składamy jako Twoi słudzy, w sakrament dający nam zbawienie przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Za prawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze składali dziękczynienie Tobie, miłosierny Ojcze, Wszechmogący Boże, Królu wiecznej chwały. Ty przyjmujesz nasze wyrzeczenia jako ofiarę ku Twojej chwale, bo one poskramiają naszą pychę i otwierają serca na potrzeby biednych. Spiesząc im z pomocą, naśladujemy Twoją dobroć. Dlatego łącząc się z chórami aniołów, wysławiamy Ciebie, jednym głosem wołając. Święty, 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 Twoje. O, osanna, na
Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Kazimierzem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, świętym Szczepanem, Ignacym z Loyoli i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała, przez wszystkie wieki wieków. Amen. Nazywamy się dziećmi Bożymi, też nimi jesteśmy, dlatego wspólnie wołamy: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo, potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste,
Przez Twoją śmierć na krzyżu Bóg Ojciec sprowadził pokój między niebem i ziemią. Prosimy Cię, nie zważaj na nasze grzechy, lecz na wiarę swojego Kościoła. I zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I z duchem. Przekażmy sobie znak pokoju. Pokój nam wszystkim. Pokój Tobie, stało. Ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, które łączymy i przyjmować będziemy. Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Komunię świętą do ust ja będę rozdawał po środku, kapłani po bokach na rękę. Swoim
się. Boże nasz Ojcze, niech udział w Twoim sakramencie nas oczyści i obdarzy łaską jedności. Przez Chrystusa, Pana naszego. Jeszcze krótkie ogłoszenie. Możemy wesprzeć dobrowolną ofiarą do skrzynki przy wyjściu z kościoła na paczki świąteczne dla potrzebujących parafian, które rozdziela parafialny oddział Caritas. Jutro i w środę będzie zbierana taca na potrzeby dla ojca rekolekcjonisty. Jutro także podczas mszy świętej o godzinie 8 i 18.30 udzielimy sakramentu chorych dla tych, którzy bardzo potrzebują, także tych, którzy może mają jakieś powikłania po-covidowe i one są, jakby nie odchodzą. I także dzisiaj, jutro i pojutrze rozpoczynamy nasze spotkania synodalne. Trochę jest to spotkania, które też nie wiemy, jak one wyjdą, jak one będą wyglądać, ale zapraszam do tego, aby wziąć udział dzisiaj, jutro i pojutrze. Są podzielone na 3 dni, żeby móc właśnie także uczyć się tego spotkania we wspólnocie Kościoła i umieć podzielić się, co Duch Święty mówi nie tylko do mnie, ale może przeze mnie, do całej wspólnoty Kościoła. Pan z wami. Niech was błogosławi, strzeże i prowadzi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Pozostańcie w pokoju Chrystusa.